Czym jest spowiedź? Spowiedź jest najbardziej wstrząsającym i najpiękniejszym wyznaniem miłości Boga do człowieka. Dlaczego jest spowiedź? Dlaczego jest tak ważna? Musimy cofnąć się do raju. Zostaliśmy stworzeni przez Boga do najpiękniejszej relacji z Nim, do kochania Go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. W tej relacji jesteśmy najszczęśliwsi. Zostaliśmy powołani i stworzeni do tej relacji, która daje nam maksymalne szczęście już tu na ziemi. Ta relacja kochania Boga całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy daje nam niesamowitą umiejętność do kochania drugiego człowieka tak, jak kocha go Bóg i do kochania samego siebie tak, jak Bóg nas kocha. To niesamowite szczęście, do którego zostaliśmy stworzeni, zostało zniszczone przez szatana. Szatan zainfekował nas wirusem, najbardziej potwornym wirusem, który zniszczył wszystko we wszechświecie. Ten wirus na imię ma grzech. Ten wirus nazywa się grzech. Ten wirus zaatakował serce człowieka, zaatakował nasze szczęście. Skutkiem jego działania w naszym życiu stała się destrukcja relacji z Bogiem, relacji z drugim człowiekiem i relacji z samym sobą. Destrukcja grzechu w naszym życiu objawia się szczególnie tym, że zaczynamy żyć w skutkach i konsekwencjach też grzechu, które są bardzo dramatyczne dla nas. Tą pierwszą konsekwencją, skutkiem jest lęk przed Bogiem. Pamiętacie, co działo się w raju. Bóg przyszedł, cała Trójca Święta przyszła, by wieczorną porą przepięknie spędzić kolejny wieczór ze swoimi dziećmi. Ale dzieci nie było w raju. Dzieci się ukryły. Bóg woła: Adamie, gdzie jesteś? Ewo, gdzie jesteś? I słyszy głos gdzieś tam z daleka: ukryliśmy się w krzakach, bo przestraszyliśmy się Ciebie. Pierwsza straszna konsekwencja grzechu. Lęk przed Bogiem. Bóg się nie zmienił. Bóg cały czas tak bardzo nas kocha. Cały czas kocha nas miłością niewyobrażalną, szaleńczą, niesamowitą. Ale grzech powoduje to, że zaczynamy bać się Boga. Zaczynamy bać się kary za grzech. Kary za zło, które popełniliśmy. Bóg przychodzi do raju i woła do Adama: Adamie, czyś byś zjadł owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Drzewo poznania dobra i zła, pamiętacie? Co to jest za drzewo? Tu nie chodzi o to, że złem jest znać dobro i zło. Księga Przysłów mówi o tym, że Bóg pouczył Adamę i Ewę, co jest dobra, co jest złe. Problem polega na tym, że drzewo poznania dobra i zła to drzewo stanowienia samemu o tym, co jest dla ciebie dobre lub co jest złe. To jest kwintesencja grzechu pierworodnego, że to człowiek pod wpływem trucizny szatańskiej uwierzył, że może być jak Bóg, czyli sam stanowić o tym, co jest dla mnie dobre albo co jest złe. To jest kwintesencja grzechu. Kiedy sami stajemy się jak Bóg, kiedy sami zaczynamy decydować o tym, co jest dobre albo co jest złe w naszym życiu, zaczynamy coraz bardziej destruktywnie niszczyć relacje z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Adamie, czyś byś zjadł owoc z drzewa, którego zakazałem ci jeść? Pyta Bóg. To nie ja. To niewiasta, którą postawiłeś przy mnie. To ona mnie zwiodła. To jej wina. Niewiasto, dlaczego to uczyniłaś? To nie ja, to wąż, to jego wina. Zobaczcie, co się dzieje. Kolejnym skutkiem i konsekwencją grzechu. Potworne poczucie winy, z którym nie dajemy sobie rady. Poczucie winy, które zrzucamy na drugiego człowieka, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie skonfrontować się z prawdą. Tak to zrobiłem, tak, taki jestem. Tak to jest prawda o mnie. Chcę za wszelką cenę się wybielać, usprawiedliwiać. Zrzucam winę na drugiego człowieka. To drugi człowiek jest zawsze winien, nie ja. To jego problem, to on musi się zmienić, nie ja. Czyli poczucie winy, które jest nie do zniesienia. I przecież zobaczcie, ukryli się w krzakach i zrobili sobie ubranie na swoją nagość. Dotychczas się nie wstydzili siebie. Teraz skutkiem i konsekwencją grzechu jest to, że zaczynają się siebie wstydzić. Ten wstyd jest jakby wcielony w ich ciało. Ten wstyd, paraliżujący wstyd, on powoduje to, że bardzo często
Nie jesteśmy w stanie budować relacji miłości, stawać w prawdzie o sobie, bo się ciągle siebie wstydzimy. Ciągle się wszystkiego wstydzimy. Wstydzimy się tego, jak wyglądamy, wstydzimy się tego, jak mówimy, wstydzimy się tego, z jakiej pochodzimy rodziny, wstydzimy się tego, że nie mamy wykształcenia, że nie mamy takich możliwości finansowych, ułożonego życia, że nie możemy sobie na to i na to pozwolić. Ciągle się czegoś wstydzimy. Trzy skutki i konsekwencje grzechu pierworodnego. Lęk przed Bogiem, wstyd na samego siebie i poczucie winy, które jest nie do zniesienia. To wszystko spowodowało potworne zranienie serca człowieka, jego duszy, jego ducha, jego ciała. To przez zawiść diabła weszła śmierć na ziemię. Tak zaczyna się gehenna człowieka. Tak zaczynają się wszystkie problemy. Każdy ból i cierpienie jest związane z grzechem. Jest związane ze skutkiem i konsekwencją grzechu, które uderza we mnie, albo skutkami i konsekwencjami grzechów innych ludzi, które mnie niszczą. Bóg Ojciec, który w pewien sposób stracił swoje dzieci w tej miłości, do której je zaprojektował, a dzieci straciły Boga, który jest Ojcem. Zobaczcie, kochani, że przez grzech Lucyfer, który powiedział Bogu nie, stał się pierwszym sierotą we wszechświecie. Oderwał się od Boga, który jest Ojcem. Jest Abba, najczulszym z ojców, Ojcem o sercu matki. Stał się pierwszym sierotą, który na własne życzenie, przez swój własny grzech, oderwał się od Boga, który jest Ojcem. Osierocił aniołów, którzy weszli w bunt, powiedzieli Bogu nie, nie chcemy mieć z Tobą nic wspólnego, stali się demonami. Oderwanie się od Boga, od Jego miłości, ojcowskiej, najczulszej, szaleńczej, niesamowitej, powoduje to, że zaczynamy w pewien sposób, mówię obrazowo, zmieniać się w szatana, zmieniać się w demony. Deformujemy w samym sobie obraz i podobieństwo do Boga, ale też z tej zdeformowanego obrazu i z tego zdeformowanego podobieństwa do Boga zaczynamy patrzeć na Boga i wtedy zaczynamy się Go bać. Zaczynamy Go sobie wyobrażać jako kogoś, kto naprawdę jest tylko uosobieniem naszych lęków, naszych zranień, ale to nie jest prawdziwy Bóg. I kiedy przychodzi Jezus Chrystus, On zaczyna nam objawiać prawdziwego Boga. Ludzie są zdeformowani przez grzech pierworodny. Ludzie boją się Boga. Ludzie tworzą różnego rodzaju praktyki, które mają za zadanie przebłagać gniew Boży. Boją się kary za zło, za grzech, które popełniają. A Jezus mówi coś niesamowitego. Objawia nam w sposób najbardziej zdumiewający prawdę o grzechu, o konsekwencjach grzechu, o możliwości potępienia przez naszą grzeszność i grzechy, które robimy. Nie ukrywa prawdy o nas. Pokazuje nam bardzo wyraźnie, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale dokonuje coś niewyobrażalnego. Dochodzi do godziny dzieła krzyża, do godziny Golgoty, która jest jakby ukoronowaniem tego, po co przyszedł Jezus. Jezus przyszedł, aby wziąć na drzewo krzyża, aby wziąć na siebie wszystkie nasze grzechy. Wszystkie grzechy popełnione myślą, uczynkiem, słowem, czynem, zaniedbaniem dobra, zaniedbaniem miłości. Wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Dopiero w krzyżu Jezusa Chrystusa, dopiero w Jego straszliwej, okrutnej męce, drodze krzyżowej, biczowaniu, koronowaniu cierniem, przybijaniu do krzyża, Jego potwornej śmierci, wstrząsającej śmierci, widzimy straszność grzechu. Widzimy, czym jest grzech. W Jego zmasakrowanym ciele, storturowanym okrutną męką, widzimy dopiero, czym jest grzech. Mój osobisty grzech. Pamiętajmy, że my ciągle usprawiedliwiamy siebie. Ciągle mamy te mechanizmy wybielania samego siebie. Ach, przecież wszyscy tak samo grzeszą. Ach, to jest taki grzech. W sumie to taki grzesiek. A w sumie to nic złego nie zrobiłem. A w sumie tak jak... Nie. Dopiero jak widzisz, co zrobił twój grzech Jezusowi na krzyżu, zaczynasz uświadamiać sobie straszność grzechu. Ciężkość mojego grzechu. Święci, którzy mieli czasami łaskę doświadczenia tego, że Jezus pokazywał im fragment swojej nędzy. Oni doświadczali tego, że kiedy zobaczyli fragmencik swojej własnej nędzy,
umierali z przerażenia. Proszę sobie wyobrazić na przykład święty Jan Wianej, któremu Jezus pokazał jego własną grzeszność i skutki jego grzechu. Mówimy o heroicznych świętych. Przez kilka miesięcy nie był w stanie dojść do siebie. Płakał, żałował, był przekonany, że jest potępiony za to, co on zrobił. A przecież mówimy o wielkim świętym, heroicznym świętym. Łaska Boża pokazała mu ciężkość i straszliwość najmniejszego grzechu. My często tego sobie nie uświadamiamy. Dopiero kiedy zaczynamy żyć w Bożej łasce i Bóg nam objawia prawdę o nas samych, a prawdę też o tym, czym jest nasz grzech, dopiero widzimy, co On zrobił Jezusowi na krzyżu. Że Jezus zapłacił najwyższą cenę za to, żeby nam każdy grzech przebaczyć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus przyjął śmierć, aby zapłacić za mój grzech. Kiedy więc przychodzisz do spowiedzi świętej, musisz sobie uświadomić, że klękasz pod krzyżem Jezusa Chrystusa i zaczynasz wyznawać swój grzech, uczyniony myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Zaczynasz bardzo często być może od pierwszych przykazań, od dekalogu, poprzez przykazanie miłości do Boga, do bliźniego, przez siedem grzechów głównych. Boże, nie traktowałem Cię poważnie. Nie szukałem Cię całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy. Nie byłeś największą miłością mojego życia. Wszystko i wszystkich stawiałem wyżej nad Ciebie. Pach! I ten grzech uderza w ciało Jezusa. I widzisz, jak ten grzech rozrywa Jego ciało. I widzisz, jak wypływa krew z tej rany. Obmywa Cię z tego grzechu. Jezus z krzyża mówi, przebaczam Ci. Przebaczam Ci to. Mówisz dalej. Byłem pyszny, wrzeszczałem, gniewny, zazdrosny, chciwy. Ciągle kogoś obmawiałem, porównywałem się do innych ludzi, często z pogardą patrząc na nich albo wywyższając się na nich. Ciągle powodowałem kłótnie, awantury. Byłem tym, który nie potrafił panować nad swoimi emocjami. Upijałem się, brałem narkotyki, niszczyłem życie innych ludzi, krzywdziłem ich. Nie, oglądałem pornografię, masturbowałem się, uprawiałem seks pozamałżeński. Panie Jezu, te wszystkie grzechy, które wyznajesz, one uderzają w ciało Jezusa. Za każdym razem rozrywając Jego ciało, powodując to, że Jego ciało staje się na końcu Twojej spowiedzi jedną wielką, straszliwą raną. Ale za każdym razem, kiedy wypowiadasz swój grzech, wyznajesz go i ten grzech uderza w ciało Jezusa. Jezus, patrząc z krzyża na Ciebie, który klęczysz pod krzyżem w czasie spowiedzi, obmywa Cię swoją krwią i mówi, przebaczam, przebaczam. Jezu, tym Cię obraziłem, tym, przebaczam, przebaczam, przebaczam. I kiedy kończysz swoją spowiedź, patrzysz na Jezusa, który umiera w straszliwej męce, biorąc na siebie wszystkie Twoje grzechy. Ostatnie Jego słowo, wykonało się. Ojcze, przebacz Mu, bo nie wie, co mi uczynił. Przebacz Mu. Kończysz spowiedź. Jezus ma przybite ręce do krzyża. Dlatego posługuje się kapłanem w konfesjonale, który unosi swoją dłoń i mówi w imieniu Jezusa. Ja przebaczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wstajesz od kratek konfesjonału. Oczami serca patrzysz na krzyż. Widzisz Jezusa, który właśnie skonał, zabity, zamordowany Twoimi grzechami. To jest to, o czym mówi święty Piotr w pierwszym kazaniu. Po wyjściu z wieczernika, po zesłaniu Ducha Świętego, do tego tłumu, który przybył, który nawet, rozumiecie, nie był w trakcie śmierci Jezusa. To nie był ten tłum, który stał pod krzyżem Jezusa Chrystusa, o którym mówią ewangeliści. To byli Żydzi, którzy przybyli, Grecy, którzy przybyli na dzień Pięćdziesiątnicy, z całego ówczesnego świata. A Piotr mówi, zamordowaliście waszymi grzechami Bożego Syna. Tak, zamordowaliśmy Go naszymi grzechami. Tak, zabiłem Jezusa moim grzechem. Ale On tego chciał, z miłości do mnie, bo kocha mnie miłością niewyobrażalną. On zgodził się zapłacić cenę za moje grzechy. Zgodził się zapłacić cenę za to, że kiedy żałuję, wyznaję swoje grzechy,
mam przebaczenie Boże. Jego krew, Jezusa Chrystusa z krzyża, powoduje to, że nie muszę się już Boga bać, wstydzić, żyć w tym poczuciu winy, ponieważ Jego krew mnie całkowicie obmywa. Jestem całkowicie czysty. Po spowiedzi świętej jestem całkowicie czysty. Czysty, bez żadnej zmazy grzechu. Szatan będzie próbował robić wszystko, żebyśmy wrócili do naszej przeszłości. Będzie próbował różnego rodzaju wątpliwości nam zapodawać, że ale jak może Bóg ci wszystko przebaczyć? Jak On, patrząc na ciebie, który ciągle grzeszysz tymi samymi grzechami, On nie może ci tego wszystkiego ciągle przebaczać. Zobacz, nie poprawiasz się. Zobacz, nie nawracasz się. Ciągle chodzisz z tym samym do spowiedzi świętej. Jezus wszystkie grzechy ci przebacza, które wyznajesz i za które żałujesz. Jednego grzechu nie może ci przebaczyć. Grzechu, którego nie wyznasz szczerze w spowiedzi świętej. Tego grzechu nie może ci przebaczyć. To jest, dzieci kochane, spowiedź święta. To jest najbardziej wstrząsające wyznanie miłości Jezusa do ciebie pod krzyżem, kiedy On bierze całe zło, które ciebie niszczy, któremu oddajesz, wyznając je, całe straszliwe zło grzechu, bierze to na siebie, aby wszystko ci przebaczyć. Wszystko. Spowiedź to nie jest retusz na mojej doskonałości. Ach, powiem tam w kolejce do spowiedzi świętej, przypomnę sobie kilka grzechów, żeby wyspowiadać się. Nie. Taką cenę płaci Jezus za twoje grzechy. Cenę straszliwej, okrutnej męki i śmierci. Bo tak bardzo cię kocha. To jest spowiedź. Jezus umiera, zabity twoimi grzechami, ale masz wszystko przebaczone. Wstajesz od kratek konfesjonału z zupełnie nowym sercem, całkowicie czystym. Możesz wszystko zacząć od nowa. Ty żyjesz na życie wieczne, bo grzechy, które są ci przebaczone, dają ci życie wieczne, dają ci niebo. On umarł, ty żyjesz. Taka jest wymiana. To jest spowiedź. Kiedy więc przychodzisz do spowiedzi świętej, musisz sobie uświadomić, że klękasz pod krzyżem Jezusa Chrystusa i zaczynasz wyznawać swój grzech. Pach! I ten grzech uderza w ciało Jezusa. I widzisz, jak ten grzech rozrywa Jego ciało. I widzisz, jak wypływa krew z tej rany. Obmywa cię z tego grzechu. Jezus z krzyża mówi, przebaczam ci. Przebaczam ci to. Mówisz dalej. Byłem pyszny. Wrzeszczałem. Gniewny, zazdrosny, chciwy. Ciągle kogoś obmawiałem, porównywałem się do innych ludzi. Często z pogardą patrząc na nich albo wywyższając się na nich. Ciągle powodowałem kłótnie, awantury. Byłem tym, który nie potrafił panować nad swoimi emocjami. Upijałem się, brałem narkotyki. Niszczyłem życie innych ludzi, krzywdziłem ich. Nie, oglądałem pornografię, masturbowałem się. Uprawiałem seks pozamałżeński. Panie Jezu, te wszystkie grzechy, które wyznajesz, one uderzają w ciało Jezusa. Za każdym razem rozrywając Jego ciało, powodując to, że Jego ciało staje się na końcu twojej spowiedzi jedną wielką, straszliwą raną. Ale za każdym razem, kiedy wypowiadasz swój grzech, wyznajesz go i ten grzech uderza w ciało Jezusa. Jezus, patrząc z krzyża na ciebie, który klęczysz pod krzyżem w czasie spowiedzi, obmywa cię swoją krwią i mówi, przebaczam, przebaczam. Jezu, tym cię obraziłem, tym, przebaczam, przebaczam, przebaczam. I kiedy kończysz swoją spowiedź, patrzysz na Jezusa, który umiera w straszliwej męce, biorąc na siebie wszystkie twoje grzechy. Ostatnie jego słowo. Wykonało się. Ojcze, przebacz mu, bo nie wie, co mi uczynił. Przebacz mu. 12 rozdział Apokalipsy mówi nam o tym, że szatan jest tym, który nas oskarża dzień i noc przed Bogiem. Za co oskarża? Za nasze grzechy. Oskarża dzieci Boże za grzechy, które niszczą miłość Bożą, miłość z drugim człowiekiem, miłość do samego siebie. Szatan jest nieustannym oskarżycielem. Dzień i noc oskarża nas przed Bogiem.
Ale musimy mieć całkowitą pewność, że wszystkie grzechy, które wyznajemy szczerze do bólu i żałujemy za nie w spowiedzi świętej, tych grzechów już nie ma. One są całkowicie zniszczone, są całkowicie unicestwione. Spowiedź święta. Zobaczcie, 12 rozdział Apokalipsy mówi, że dzieci Boże zwyciężyły tego skarżyciela. Czym między innymi? Krwią baranka. Czyli ta świadomość, że Jezus zapłacił najwyższą cenę za przebaczenie mi moich grzechów, które w spowiedzi świętej wyznałem i szczerze żałuję za nie, daje mi całkowitą pewność, że szatan nie ma prawa mnie oskarżać. Nie ma takiego prawa. Za każdym razem, kiedy odczujesz w swoim sercu kolejne oskarżenia o tak jesteś beznadziejny, jak jesteś do niczego, że jesteś wielkim grzesznikiem, beznadziejnym grzesznikiem, że Bóg nie może ci przebaczyć, co takim krótkim po prostu powiesz przepraszam i co, i macie wybaczyć? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Po prostu klęknąć pod krzyżem i powiedzieć Jezu, tak, to zrobiłem, przepraszam. Wystarczy tylko to. I On ci przebacza wszystko. I zawsze temu oskarżycielowi możesz przypomnieć Twoją spowiedź sprzed tygodnia i sprzed miesiąca i powiedzieć Mu, nie masz prawa mi oskarżać. Jezus zapłacił swoją krwią za moje grzechy, które wyznałem Mu pod krzyżem. U kraty konfesjonału On mi wszystko przebaczył. Już nie muszę się niczego bać. Nie muszę bać się Boga, że będzie mnie oskarżał. Zobacz, szatan chce stworzyć w Twoim sercu Boga, który Ciebie oskarża. Kiedy Ty wyznałeś Mu swój grzech, a Jego Syn wszystko Ci przebaczył. Jaka perfidia demonicznego działania. Już nie musisz się wstydzić tego, co zrobiłeś. Jezus przebaczył Ci, obmył Cię swoją krwią. Już nie musisz chodzić z poczuciem winy, że to zrobiłem, bo Jezus Ci wszystko przebaczył. Obmył Cię swoją krwią. Wszystko jest przebaczone. Zobacz, że ostatecznym wyrokiem na Twoje świństwa, podłości, grzechy, niewierności, które wyznajesz w spowiedzi świętej, jest przebaczenie, miłosierdzie. To jest wyrok Boga na Twoje grzechy, za które szczerze żałujesz i które szczerze wyznajesz w sakramencie spowiedzi. Przebaczenie i miłosierdzie. Całkowita czystość, obmyta krwią baranka. Zaczynamy od nowa. Kiedy wstajemy od spowiedzi świętej, kiedy jest nam wszystko przebaczone, kiedy mamy moc przez dzieło krzyża, przez rany Jezusa, w których jest nasze uzdrowienie. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że nie tylko przebaczony grzech, ale też uzdrowienie tych trzech relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą, ono odbywa się w ranach Jezusa Chrystusa. Tam te rany, które uczynił Mu nasz grzech, są jednocześnie przestrzenią naszego uzdrowienia w tych trzech relacjach z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Teraz mam za zadanie wynagrodzić, zadośćuczynić Bogu za to wszystko, co złego zrobiłem Jemu, czym zraniłem Jego miłość, czym zraniłem miłość do drugiego człowieka i miłość do samego siebie. Mam teraz wynagrodzić. I teraz zaczyna się realizowanie piątego warunku spowiedzi świętej. Czasami przez nas zapominanego, ale on jest niesłychanie ważny, aby dopełnić uzdrowienie po spowiedzi świętej, uzdrowienie naszych ran, uzdrowienie relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Często, wiecie, zastanawiam się nad tym, jak można odrzucić Bożą miłość, Boże miłosierdzie, kiedy staniesz naprzeciwko Boga i już zobaczysz twarzą w twarz, kim On jest, jak bardzo Cię kochał, jaką cenę zapłacił za Ciebie, żebyś był z Nim. Kiedy zobaczysz Go, który cały jest miłością i miłosierdziem, jak można Mu powiedzieć nie? Jak można Go odrzucić? Jak można zdecydować się na potępienie wieczne? Siostra Faustyna mówi o takim niesamowitym momencie, kiedy człowiek umiera. My myślimy, że już wszystko jest stracone. Ale siostra Faustyna mówi o tak zwanej ostatecznej łasce Bożej.
kiedy Bóg czyni najgłębsze wysiłki, ona mówi, w swoich wnętrznościach, by człowiekowi okazać miłosierdzie, zaproponować mu to przebaczenie z krzyża, żeby tylko przeprosił, żeby tylko przyznał się do swojego grzechu, żeby tylko powiedział, żałuję, przebacz mi. I siostra Faustyna mówi, że są tacy, którzy nawet tą ostateczną łaskę Bożą odrzucają świadomie, dobrowolnie. Jak to jest możliwe? Zobaczyłem to na przykładzie wielu świętych i mistyków, którym Bóg objawiał tą przerażającą prawdę. Prawdę, która jest nie do zniesienia o nich samych. Co to znaczy? Kiedy stajesz przed Bogiem, który cały jest miłością i miłosierdziem, musisz pamiętać, że On jest też absolutną prawdą. Jego sprawiedliwość związana jest z tym, że widzisz siebie, całe swoje życie w absolutnej prawdzie. W Jego świetle nie może się w żaden sposób uchować żadne kłamstwo czy samozakłamany obraz samego siebie. I wtedy, kiedy stajesz przed Bogiem, jesteś zanurzony w Jego miłość, w Jego miłosierdzie, kiedy On otwiera swoje dłonie, aby wyznać Ci swoją miłość, Ty równocześnie widzisz prawdę o samym sobie. I teraz, widząc prawdę o sobie, o swojej grzeszności, o tym, jakie są skutki i konsekwencje Twoich grzechów, widzisz to wszystko, co czyniłeś myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem miłości. Ten cały grzech, on pojawia się jako prawda o Tobie. I teraz, zobacz, jeśli spowiadasz się co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc, uczysz się stawać w prawdzie o sobie samym. Tak, Jezu, taki jestem. Tak to zrobiłem. Przepraszam Cię całym sercem. Przepraszam drugiego człowieka całym sercem. Przepraszam, że Cię skrzywdziłem. Trenujesz w jakiś sposób ten najważniejszy moment. Moment, który będzie miał absolutne znaczenie w kontekście Twojego zbawienia lub potępienia. Kiedy staniesz naprzeciwko Boga, w prawdzie o Nim i w prawdzie o sobie samym. I teraz, jeśli uczyłem się przyznawać do prawdy poprzez spowiedź świętą, uznając swój grzech, uznając swoją nędzę, uznając swoją słabość, powiesz, Jezu, tak, taki jestem, taki byłem, zrobiłem to wszystko, przepraszam Cię całym sercem, żałuję, wybacz mi. I masz niebo z czyśćcem, który trzeba oczyścić, skutki i konsekwencje, szczególnie grzechów, które zobaczysz, jak każdy grzech uczyniony myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem miłości destrukcyjnie rozlał się na Twoich najbliższych, a potem na dalsze osoby. Rozumiesz? To jest tak jak kamyk, który wrzucasz do jeziora i zatacza coraz dalsze kręgi. Będziesz widział swój grzech i konsekwencje swojego grzechu, które rozlały się często na pokolenia. Często na pokolenia. Tak to będzie wstrząsające. Tak to będzie bardzo trudne. Tym bardziej, jeśli nie żałowałeś za ten grzech, pokutując za niego, czyli wynagradzając za niego. Zobaczysz to wszystko i to będzie straszne. Tak? To będzie straszne. Ale teraz, jeśli uczyłeś się każdego miesiąca stawać w prawdzie, to w tym najważniejszym momencie, który będzie decydował o Twojej wieczności, zbawieniu lub potępieniu, powiesz, Panie Jezu, tak, przepraszam. To jest prawda o mnie. Przepraszam. Ale jeśli nie spowiadałeś się przez całe życie, zobacz, Jezus jest światłością świata. Kiedy przychodzi do Ciebie i zbliża się do Ciebie, rozświetla ciemność Twojego grzechu. I nagle widzisz siebie, bo w Jego świetle nie może ostać się żadne kłamstwo. Widzisz siebie w prawdzie. Więc jeśli nie żałowałeś, nie wyznawałeś swojego grzechu w spowiedzi świętej, masz całkowicie zakłamany obraz samego siebie. Żyjesz w totalnej iluzji. Często ludzie mówią, jestem dobrym człowiekiem, nie muszę się spowiadać.
Nikogo nie zabiłem, nikogo nie oszukałem. Jestem dobrym człowiekiem. Nie rozumiemy tego, że grzech, najmniejszy grzech, którego ludzie często tak usprawiedliwiają, że nawet to jest grzesiek dla nich, a nie grzech. Jeden, jedyny grzech. Gdybym umarł z tym jednym, jedynym grzechem, nigdy nie mógłbym się zjednoczyć z po trzykroć czystym, świętym Bogiem. Ten jeden, jedyny grzech odrzuciłby mnie w największą ciemność. Nie wiemy, czym jest grzech. Nie zdajemy sobie sprawy z tego. Za mało kontemplujemy Jezusa Chrystusa i dzieło krzyża. Dlatego minimalizujemy grzech, usprawiedliwiamy się ciągle z grzechu, wybielamy się ciągle. I nie wiemy też, czym jest czystość Boga, czym jest po trzykroć, kim jest po trzykroć święty Bóg. To jest prawda Ewangelii, która dla wielu jest niezrozumiała. Gdyby rzeczywiście nawet wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby pójść do nieba, to moje pytanie, to po co śmierć Jezusa? To po co ta straszliwa męka? Jeśli wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby pójść do nieba. Nie, nie wystarczy być dobrym człowiekiem, bo jeden, jedyny grzech odrzuca cię na wieczne potępienie. I tylko dlatego, że Jezus wziął wszystkie twoje grzechy na siebie i On zapłacił cenę straszliwej śmierci za twoje grzechy. I tylko dlatego, że On ci wszystko przebaczył, dlatego możesz zjednoczyć się z po trzykroć świętym Bogiem. Kiedy prosisz, aby Bóg ci wybaczył grzech, Jego Syn obmył cię w swojej krwi i uzdrowił cię w swoich ranach, tylko dlatego możesz się na całą wieczność zjednoczyć z Bogiem. Tylko dlatego możesz się zjednoczyć z Nim w komunii świętej. Dlatego wcześniej spowiedź święta, żeby mieć czyste serce, obmyte krwią Boga, żeby móc z Bogiem się zjednoczyć. I są ludzie, którzy staną naprzeciwko Boga, który cały jest miłością i miłosierdziem, ale w którego świetle zobaczą prawdę o sobie samym. I ona będzie nie do zniesienia, bo przez całe swoje życie kreowałem iluzoryczny obraz samego siebie, że jestem dobrym człowiekiem, ja nie mam grzechu, oddalałem się coraz bardziej od Boga, czyli byłem w tych ciemnościach, w których kompletnie nie widzę tego, jaki naprawdę jestem. To jest tak, jakbyś mieszkał całe życie w pokoju, w którym nie ma światła. Dzień i noc mieszkasz w pokoju, w którym jest całkowita ciemność. Nie jesteś w stanie zobaczyć brudu, tego syfu, tego wszystkiego, co jest w tym pokoju. I kiedy żyjesz w tym pokoju, przyzwyczajasz się do tego, że tam jest ciemno, przyzwyczajasz się do ciemności. W ciemności nie możesz zobaczyć prawdy o sobie samym. Dopiero wtedy, kiedy Bóg zacznie zbliżać się do ciebie, zacznie rozświetlać twoje ciemności i zaczniesz widzieć prawdę o sobie. To tak, jakbyś żył w tym pokoju i nagle ktoś wchodzi i zapala światło. I ty się rozglądasz, mówisz, Boże, jaki to brud, jaki to syf, jak to wygląda. Ale to dopiero ktoś musiał wejść i zapalić światło. Tym światłem jest Jezus Chrystus, tym światłem jest Ewangelia. Dopiero kiedy zbliżasz się do Jezusa, dopiero zaczynasz widzieć prawdę o sobie samym. Duch Święty, Duch Światła oświeca twoje ciemności. I zaczynasz coraz bardziej widzieć prawdę o sobie. I wtedy masz dwa wyjścia. Widząc prawdę o sobie, możesz wejść w dzieło krzyża, wejść w przebaczenie Boże, przyznać się do każdego grzechu i powiedzieć, tak, Panie, taki jestem, przepraszam. Albo wejść w największy faryzeizm, czyli odrzucić prawdę o sobie samym w świetle Bożej prawdy o mnie i uciec w największe ciemności. To nazywa się piekło, które możesz przeżywać już tu na ziemi, mając samo zakłamany obraz samego siebie.